Proszę Państwa, dojechaliśmy. Godzina 9:25, 2150 km. I tutaj mamy taki skład. Tam stoi mój rozsiewacz. Ja tam zawracałem, dojechałem do końca, zawracałem i widzę, tam stoi. Więc zaraz znajdę kogoś, żeby to załadować. I lecimy dalej. Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 16 lutego. I ruszamy w podróż ze szwagrem po siewniki i rozsiewacze. Mamy godzinę 4:26. Przejechałem już 21 km. O, patrzcie, jakie zaspy. Tutaj jesteśmy za Wyrbkowicami, a to jest główna droga, krajówka. No, tutaj było grubo, mimo tych płotków, to tutaj po pas, jak tak jadę co chwilę. To i tak na kamerze tego nie będzie widać, ale no, zaspy są zacne tutaj. A temperatura minus 13,5. A przed chwilą w dołku było minus 17. Także cały czas się waha. Kieruje nas na Zamość na razie. No i dobrze w sumie, bo tam na Teszowce to mogłoby być słabo. No a tutaj, proszę Państwa, w Koryszowie Ruskim mamy 18,5. No, nazwa zobowiązuje, nie? Jesteśmy w okolicach Jarosławia, znaczy w okolicach, no. Po lewej stronie można powiedzieć, że mijamy Jarosław. No i oczywiście jak zwykle na kamerze tego nie widać, ale jest taka mgła. No zobacz. Faktycznie. Nie? No, nie widać. No. Na kamerze to w ogóle tej mgły nie widać. Może to trzeba przez kamerę jeździć? No, tak. Muszę w kamerę patrzeć, wtedy będę lepiej widział chyba. Jadę 70. No i o. Wyjechał samochód. W ostatniej chwili go zobaczyłem. No nieciekawie jest. Minus 12,5 tutaj jest. Mała przerwa w Rzeszowie. Na co będziemy zestaw, jak to wygląda. O, a gdzie są borty? Nie, akurat tym razem jadę taką samą platformą bez bortów. Z tego względu... O. Żeby było widać, jadę bez bortów, bo ten siewnik będzie tutaj włożony i rozsiewać z przodu będzie wystawał i mógłbym zrobić, że tylko przedni ściągnąć, a reszta by została, tylko że przedni jest z tymi słupkami i te borty nie miałyby się do czego, no nie miałoby się do czego tutaj spiąć i one by latały, więc to nie miało racji bytu. A to koło, co to? Się coś poluzowało, widzę. Widzicie, jak to trzeba obejść? Coś widzę, że ono coś jest nie teges. Zawsze opieram kółkiem o tą ramę. Zaraz to poprawię. Roboda się już gotuje na kawkę. Kawka pachnie. Kawka pachnie. Śmietanka jest tutaj, żeby się nie zapaliła. No. Pijemy sobie elegancko kawkę i ruszamy. Mamy godzinę, którą 17:20 i jeszcze mamy 1200 km do przejechania. Na 7 nam to pokazuje. To jest ostatni CPN przed Niemcami, czy tam przedostatni. Chciałem na... A, mam przejechane 820 km, dopompowane jeszcze. Tutaj ropa 5,24. Chciałem powietrza dopompować z tyłu, bo miałem spuszczony na ten. Ale zobaczcie, jest kurde końcówka uszkodzona. Nie ma tego dzyndzelka i nie popycha wentylka. Nie da się napompować. No nic, może w Niemczech. W Niemczech może napompuje. I witam wszystkich. Mamy kolejny dzień, czyli 17 lutego. Jesteśmy we Francji. Ptaszki pięknie ćwierkają. Jest 6 stopni. Nie wiem, jak ja wyglądam, ale jestem bez kurtki. Jest cieplutko. Tak wygląda samochód. Gdzieś się w błocie. Gdzie on tak się opierdzielił w błocie? Ja pierniczę. Gdzieś może jak spałem, szwagier gdzieś w błoto wjechał.
No i tak, mamy do celu 60 km bodajże, jest godzina, zaraz, która jest godzina? Jest godzina 8, ale tu śmieci, ale to nie ma. Jest godzina 8, mamy do celu jakieś 60 km i teraz będziemy pić herbatkę i jeść śniadanko i ruszamy dalej. Ale brudny, wstyd. Wiedzę, kurde, w Polsce dróg nie mają asfaltowych. Co? Ja to pozbieram, bo mi normalnie wstyd jest. My, chociaż to z grubsza tutaj, bo no, sami tu jesteśmy, pomyślał, że to my, kurde, zrobiliśmy. Bo to każdy, kto przyjeżdżał, to patrzył na ten samochód, więc pozbieram te śmieci, że to nie ja. No tutaj jakaś kobieta do domu wjeżdżała, to chociaż zobaczyła, że tutaj sprzątam, więc nie będzie na mnie, lepiej się będę z tym czuł. Nagram jeszcze coś tutaj z drogi. Mówiłem 6 stopni, 9,5. No, dlatego tak ciepło, bo to 6 stopni jak się zatrzymałem, a później wyszło słoneczko i już się zrobiło cieplej. Co mam w ogóle jeszcze powiedzieć? Zrobiłem 2080 km, do celu mamy 67 i jest to miejsce, w którym jest rozsiewacz, jest najdalszym punktem na mojej trasie, a później wracając po drodze już na Niemcy do domu załaduję siewnik. Kolejna sprawa jest taka, że ta podróż będzie krótsza, co mnie bardzo cieszy. Z tego względu, że ze szwagrem jedziemy na zmianę, samochód nie był gaszony praktycznie, tylko na tankowanie. Kolejna sprawa to taka, że kilometrów jest mniej, prawda? Nawigacja mi pokazywała coś 2060. No tutaj będzie mi pokazywało ponad 2100, czy tam 2150. No ale to pewnie wynika różnica z tego, że tutaj inaczej prędkości pokazują i inaczej pewnie kilometry nabija, może troszeczkę więcej nabił. Kolejna sprawa jest taka, że w jedną stronę jest 500 km mniej, to w dwie strony jest 1000 km mniej, więc no dużo szybciej nam ta podróż minie, mam taką nadzieję, to taki miał być szybki lot, no i może się uda, że tak będzie. Właśnie jeszcze nie powiedziałem wam, w którym rejonie Francji jestem. Jadę praktycznie tą samą trasą, tą samą drogą co wcześniej. Tylko tutaj można powiedzieć... Zobacz jaki fajny. No, może byś się zmieścił. To jest tylko, można powiedzieć, większe miasto jakie mam niedaleko, to jest Lyon. Za 400 metrów na rondzie, a takie... przy którym jestem bliżej, to jest, nie wiem czy dobrze to powiem, Wisi. Tak jak ten Krem Wisi przez V. O, tu może na tablicy będzie coś pokazane. Jest Wisi. Jest Wisi, no jest. I tam na te Wisi jedziemy. Wisi czy nie Wisi? Raz Wisi, raz nie Wisi. Na te Wisi jedziemy. No, tutaj mamy tereny takie z hodowlą bydła, same praktycznie łąki dookoła. Tutaj akurat są takie ogrodzenia z drutu kurczastego, widzę, ale tam wcześniej, o i tutaj też będzie widać, taki z żywopłotu, taki jakby z żywopłotu były porobione. I te wszystkie łąki tak jakby podzielone były tymi żywopłotami. Albo po prostu może tam są płotki, tylko że jeszcze w tych płotkach posadzili te żywopłoty, żeby to tak zrosło ładnie. Rzepak spotkany tam po lewej stronie. Ładny nawet, nie? Kolor ma. Bo tak ogólnie to same pszenice były i jakieś tam jęczmienie. Też takie były trochę wyblaknięte. To nie wiem, jakaś trzcina cukrowa. Nie mam pojęcia. Trzcina. Albo jakaś trawa taka. Trawa. Tam jakiś komplek budynków, jakieś silosy, nie? Może jakiś młyn. O, ja
akurat teraz skarpa nic nie zobaczymy. Proszę Państwa, dojechaliśmy. Godzina 9.25, 2150 km. I tutaj mamy taki skład. Tam stoi mój rozsiewacz. I tam zawracałem, dojechałem do końca, zawracałem i widzę, tam stoi. Więc zaraz znajdę kogoś, żeby to załadować. I lecimy dalej. No jestem tutaj na placu. To jest jakiś serwis Kuna. To same maszyny Kuna są prawie. Same maszyny Kuna. No i ten rozsiewacz. No rozsiewacz jest do poprawek. Do poprawek lakierniczych. Myślałem, że to dziura, ale to jakiś otwór, taki otwór jest. Ale jest skorodowany na takich łączeniach. No jak to rozsiewacz, nie? Na łączeniach. Gdzieś tutaj u dołu. Tutaj. Tu. No, tak wygląda. To jest MDS 935 2004 rok. Jest to dużo nadstawką. No i co? Przyczepiamy i lecimy posiewnik, nie? Lecimy, co tu jest ciekawego? Patrz, fajny rozrzutnik do obornika Straumana. Sporo jest tutaj maszyn. Ale to ceny kosmiczne pewnie. Rozsiewacz skorodowany, więc w dobrej cenie był nawet w miarę. Zobaczymy tu jeszcze złomstwo, jakie mają. Oni tutaj szykują ten, widać tutaj coś jest wymienione. Tak. Szykują to chyba, wiesz? To jakiś mulcher Agrimaster RMU 280, tam mulchery, zobacz dwa. Bo nie znam ceny, tam trzeba było pewnie na ich stronie patrzeć. Tutaj kosiareczka Kwernelanda. Ale to wiesz, takie przeszykowane kosiarki to... To oni ceny mają ładne, powiem ci pewnie. Ale ona jest pięknięta tutaj. Zobacz. Pięknięta jest tutaj. Widzisz, jak to trzeba oglądać przed zakupem, a nie przez internet. Jeszcze mają Sulkiego, ale bez plandeki, bez nadstawek. Ale ten jest w dużo gorszym stanie. Ten jest w dużo gorszym stanie. No to jeszcze ten mój kun jakoś tam wygląda, chociaż też nie jest idealny. Zobaczcie jaki nacepenik mały trafiłem, jakiś śmieszny dystrybutor, kurde. Nie wiem, jakiś zabytkowy. My go zaraz na parkingu pomalujemy jeszcze. Kurde. Nie jest tak źle. Tak, ja już od zawiaczem go tam niektóre elementy popsikałem. Zaraz go pomalujemy i będzie gitara jak nowy. Czekaj, to z tej strony, nie z tamtej. Ale on jest po prostu nieumyty. Zobacz, on nie był myty w ogóle. Ile tu jeszcze nawozu jest? Skrobaliśmy. Sądzę, że on od nowości nie był myty. No, masakrycznie to wygląda. O, tutaj widać, że on nie był umyty, nie? Zobacz. Patrz tu. Jego przetrzeć. I on już się błyszczy. Bardzo. Już się tutaj błyszczy. Trzeba go umyć. Jest zakurzony, odbrudzony. No i taki nalot tej rdzy powierzchowej, trzeba je to trochę oczyścić. I będzie robił robotę. Najważniejsze, że jest duża nadstawka. Duża nadstawka. Plandeka i krata, o. Limitera nie ma, ale w sumie nie wiem, ja nie robiłem nigdy z limiterem. To nie wiem, jak to działa, czy to jest fajne, czy nie. Może kiedyś spróbuję, to wtedy będę mógł ocenić. Daj mi ten odrdzewiacz. Kawka na francuskim parkingu. Kafe? Tam stoi rozsiewacz. Tu mamy piękne widoki. Góry, ale trawa zielona. Pięknie. A taka cisza, spokój. I co? Tam obornik ktoś wyrzucał. O, na tej górze, tym starym Fiatem. Ale pięknie. Pięknie jest normalnie, nie wiem, czy chyba jest 16 albo 17 stopni
Trzeba zostać dłużej. Tak, trzeba tu zostać. A co bym miałem powiedzieć? Zaraz nagram odcinek i wrzucę na ten drugi kanał z tego rozsiewacza, to zobaczycie mniej więcej jak to wygląda. A resztę jak już załaduje siewnik. Witamy w kolejnym dniu. Tutaj można zaobserwować pola pszenicy i szron. Przymrozek był. Aczkolwiek jest 4 stopnie, ale widać w rozdołkach jest mróz. Mamy dzisiaj czwartek, 18 lutego i widać, że już były posiane nawozy. Widać świeże ślady, takie kolejne, można powiedzieć. Co tam, do siewnika, do składu z siewnikiem mamy 13 km. Zjechałem właśnie z autostrady, jest godzina 8 i tak to tutaj wygląda. Powiem wam tak, przez całą tą Francję, co przyjechaliśmy, no część jechaliśmy w nocy, ale później to się zmieniło i też odwróciły się sytuacje i to, co jechaliśmy w nocy, jechaliśmy w dzień. No tylko dwa pola rzepaku widzieliśmy, naprawdę, jest bardzo mało rzepaku tutaj. Także potencjał w polskim rzepaku, pamiętajcie. Wygramy tą bitwę o rzepak. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Widać, że jest dużo tutaj gdzieś tam striptilu, bo pszenice niektóre były widać też posiane w striptilu, ale też jest jednak bardzo dużo pól pooranych, jak widzicie. No tutaj jeszcze nic nie robione, bo gór jakieś. To ściernisko leży. O Boże! No faktycznie. No bym wydzierżawił tutaj może kawałek. Ale tutaj ładnie, takie pola. Zobacz, jakie tu są pola. Ale tu jest ładnie. Mówię, nagram wam, pokażę. Tutaj widać, o teraz wyjechaliśmy wyżej i jest przymrozek, jest, a tutaj już nie ma. O, tak to wygląda tutaj u nich pszenica. O, tutaj też ściernisko, zobacz. Nie, ale bardzo ładnie. Oczywiście kamera to wszystko spłaszczy, ale fajne tereny tutaj są. No a właśnie, jakie to są tereny? Musimy zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy koło większego miasta Nancy. O, a tutaj chyba jęczmień, zobaczcie, żółty. I też widać świeże ślady. Rozsiewany nawóz był. Jesteśmy koło Nancy. Chyba dojeżdżamy tutaj. Gdzie tu jest wjazd? Brama tutaj? Tu jest. Tu otwarta? Jest otwarta. To wjeżdżamy. Jakieś New Holandy są, to dobry znak. No, ja już jestem zapakowany. Nie nagrywałem nic, bo nie było czasu. Za bardzo chcieliśmy się to szybko winąć, bo tutaj też czekali, żeby zanim to rozkręcimy. I tutaj, żeby to włożyć tym ładowarką. Tak to wygląda. Ja już tam filmik na drugi kanał wrzuciłem. Także już mówiłem, że zainteresowanych to tam może, zainteresowani mogą. O, jeszcze rękawice, widzicie. No, to trzeba obejść dokładnie, przejść, wszystko zobaczyć, czy wszystko jest ok. I fajnie by było, jakby po drodze gdzieś to zawieźć i od razu dla nowego właściciela. Powiem wam, że tak, tu jest wszystko, dwie sekcje tylko musiałem zdjąć. Jedna sekcja jest tu, jedna w samochodzie, bo kurczę, nie bardzo tutaj było gdzie włożyć, nigdzie nie pasowało. Pospinane tradycyjnie moją siatką odstraszającą policję niemiecką i bagów. No a tutaj wijano brudne błoto, takie czerwone, a tu znowu jest taka ziemia, taka skałka jasna i strasznie brudząca, zobaczcie, mokra jest, jak się wchodzi na platformę, czy tam na przyczepkę, to takie ślady zostają. No a tutaj mamy ten właśnie, zobaczcie, jakie tutaj są góry, skały takie, tutaj ściana fajna taka i tam dalej się to ciągnie i tam jest, tam jakoś kopali to. No zobaczcie, jaki brudny, a pewnie w Polsce śnieg pada czy deszcz, gdzieś to się to wszystko umyje. Dobra, zobaczymy się jeszcze po drodze, może coś ciekawego będzie, oby nie, oby szczęśliwie dojechać.
jakoś bez przygód już. Włączę kamerkę, chcę wam pokazać, jakie tu są pola, połacie. Zobaczcie tutaj, nie wiem co to za... Czy to, co to jest, to nie wiem, ale takie żółte. Tak jakby pszenica, może jedźmy, ale nie wiem, to jakieś takie, ciężko by powiedzieć. A tutaj ściernisko. Ale kamienie mają takie, kurcze, jasne tutaj. Droga prościutka. I pola, 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 takie pola, że naprawdę masakra. Aż im zazdroszczę. Wedle tego, co, po czym ja tam jeżdżę, uprawiam. No, a do domu mamy 1600, z tego miejsca 1627 km. Pokazuje nam na 6 rano. Ładunek w miarę dobrze rozłożony, tak sprawdzałem to, jakoś tam go mocno nie buja, także wydaje mi się, że jest dobrze wszystko rozłożone. Bo tutaj to jakieś coś rozlewał, nie? Takie ciemne lejowice, albo może jakiś poferment, bo to tam te biogazownie, tak. Biogazownie też widzieliśmy, no takie ciemne jest. O, zobacz tutaj, widzisz jak się oddziela, cyk. No ciemne, to jakiś poferment pewnie, z biogazowni coś. Ale to mnie zastanawia, takie kurcze jasne. Czy to jęczmień? Nie chce mi się zatrzymywać, bo to taka ruchliwa jest droga to. Może jęczmień, bo tutaj chyba zobacz, odróżnia się pszenica. I pszenica już jest zielona, nie? Pszenica wszędzie jest zielona. Może gdzieś, może jakiegoś większego przymrozku dostał. Albo magnezu brakuje. No i co my tutaj dalej mamy? Orka tutaj. Orka. Ale pole, nie? Piękne pole. Trzeba się przeprowadzać. No. Zobaczcie jak to ładnie. Tu. Tu. Droga to trochę jak w Polsce, takie drzewa przy drodze. Pola po horyzont. Takie połacie pól, że normalnie w depresję można popaść. Zobacz jakie tu kamyczki są fajne. Może byśmy wzięli jeden na pamiątkę. Patrzcie jakie tu są pola. Nic dziwnego, że tutaj mają takie duże sprzęty, szerokie opryskiwacze. Czy samojezdne. Czy bardzo popularne są tutaj siewniki czterometrowe. Ja się nie wyobrażam sobie na taki kawałek wjechać 100-hektarowy i 3-metrowym siać. Nie no, zasiałby, wiadomo, nie? Przecież to, tylko że jak oni mają, jak taki gospodarz ma 100 hektarów w jednym kawałku, to nie ma tylko tego jednego kawałka, więc... No. Rapidem, o rapid to szybki, szybko widziałem, Mateusz sieje to, no on by moment się obsiał rapidem. No ale tutaj rapidy też mają 4 metrowe. No to jeszcze, nie dość, że rapidem szybko można siać, to jeszcze 4 metry, więc ubywa. Skrzynia duża, zasypiesz raz, zobacz tutaj. No i orki, no kurcze są... Nawóz posypany. Patrz, nawóz posypany, tak. No i orki, bardzo popularne widzę orki. Zobacz jakie szerokie ścieżki jedna od drugiej. 30 co najmniej metrów. Są niektóre ścierniska pozostawiane, pewnie na striptil, ale jest orka, widać jednak tutaj przewyższa. Widzicie jakieś silosy zbożowe. Ja pierniczę. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Rzeka, transport rzeczny pewnie i pociągi. No i proszę, co my to mamy? Proszę Państwa, mamy ten kombajn, co się koło nas ładował. O, mamy jakiś koreczek, musimy awaryjkami trochę połypać. Coś się korkuje. Dobra. Sekcja mi się z tyłu gdzieś tam tarabanie, piszczy coś, kurde. No i mamy tego TX-a, co się obok... Na tym placu, co my, ładował się.
TX34, tak? Dobrze mówię? Tak, TX34. Fajnie chłopaczek ma zrobione taką konstrukcję i fenta ma takiego mniejszego z przodu na ciężarówce na sobie. Zakładał takie, jak to się na to mówi, kłonice, nie wiem, no takie profile, składał to i na to wrzucił header. Teraz jak będę go wyprzedzał, to zaraz zobaczycie. Mam od kolegi oczywiście wizytówkę, bo prowadzi transport, więc może się przydać. Wyjechałbym na lewy pas, ale jadę cały czas, więc na to dwa pasy już stają, już lewy też staje. No tutaj już się kończy ten koreczek, tutaj kolega zjeżdża, więc nagram, pokażę wam jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda. O. No i proszę państwa, mamy zgorzelec. W zgorzelcu jest 7,5 stopnia, a w Krubieszowie pokazuje mi, że jest minus 16. Zobaczymy zaraz jak to wszystko się tutaj trzyma. Ja już się wyspałem, teraz będzie szwagier kładł się i lecimy dalej. O, wszystko jest. No, nie wiem czy wspomniałem, bo mamy godzinę 3:12. 3590 km zrobione. Do domu jeszcze, a kurczę nie wiem, bo mam tutaj na stację w Kropkowicach nastawioną, ale wiem, że pokazywało, że w domu będziemy na godzinę 10. No, jeszcze przerwy jakieś, to może na 11. Na obiad zajedziemy. Wydusiłem go do ostatniej kropli. Jesteśmy w Krapkowicach i tutaj mamy ropę po 4,74, a na autostradzie 5,8. Godzina 5:57. Chyba naprawdę już nie było paliwa, jak weszło 81, prawie 82 litry. No mamy taką sytuację, jest godzina 9:00. Całość kilometrów to jest zrobione 4080. Do domu jest 293. Jesteśmy gdzieś 90 km przed Rzeszowem. Zobaczcie, jest 4 stopnie. 4 stopnie, a telefony z Krubieszowa dzwonią, że u nas jest 15, a rano było minus 21. Także zobaczcie, jaki to jest przeskok w temperaturach na takim krótkim odcinku. Normalnie szok. No zobaczymy ile będzie jak zajedziemy. Pokazuje nam, że będziemy na pół do 13. Może na 13 zajedziemy, bo nie wiadomo jeszcze jak droga tam będzie, czy zaśnieżona, czy nie. No a tutaj takie delikatny śnieżek jest na polach. No biało na polach. No i proszę państwa, jesteśmy w Sieniawie. Centrum Kultury w Sieniawie. Ktoś z Sieniawy, ręka do góry albo łapka w górę. Do domu mamy jeszcze 140 km. No tutaj jest 5,5 stopnia. Było 6,5, ale tutaj troszeczkę w mieście jest cieplej. Ale śniegu tu jest, mówię wam. Zobaczcie, masakra. Popas śniegu. Ale tu jest śniegu. Kiedy my w pole wjedziemy? Francuz rozsiał nawozy, my teraz rozsiewacz zabrali, teraz my będziemy tutaj rozsiewać. Trzeba będzie później odwieźć. Jesteśmy w Czartowczyku. Zobaczcie jak to było zawiane. Kurczę, dobrze, że jak wyruszaliśmy do Francji, to ja przeczuwałem, że tutaj tak może być i wybraliśmy inną drogę, bardziej pewną. No
i nie pomyliliśmy się, przejechaliśmy. Ale zobaczcie, co tutaj się działo. O mamo. To teraz już możemy tylko patrzeć, co tutaj ludzie wcześniej mieli, przeżywali. I tu tak, czartowcze góry, zakręty. Ajajajajaj. Ale też nie za ciekawa droga. Mieliśmy też tam wcześniej koło cmentarza, pod górę i na zakręcie, biały podjazd. No tylko zredukowałem szybko na dwójkę, gaz, opór i dupą pokręcił i jakoś wyszedł. Zobaczymy jeszcze jak będzie tutaj, to jeszcze nie powiedziane, że tu wszędzie wyjedziemy. Tutaj jeszcze będzie chyba taka górka, nie? Stromy podjazd jest gdzieś. Jest podjazd, no. Zaraz damy tutaj, tutaj chyba, ale damy trójkę. Tutaj i... czarno. Ale trójeczko sobie spokojnie wyjedziemy. Minus 2 4351 kilometrów zrobione. Zaraz będziemy w Domciu. Czarny podjazd. Oj, chodź tutaj, zobacz, widzisz? Nie. Jest okej. A tutaj zaraz znowu śnieżny Armagedon pewnie będzie. Tak. Wąwozy. Wyrównane. Szukamy najciekawszych miejsc. Najbardziej zawianych. Tak, pewnie jak będę przejeżdżał, zanim wyciągnę kamerę, to już będzie za późno. No i prawie 13:20. Mamy, proszę Państwa, Chrubieszów. Dojechaliśmy. Słoneczko ładnie tutaj. A tutaj przed nami mamy niezawodny sprzęt do walki z zimą. To zabytkowe coś odśnieża cały powiat Chrubieszów, wszystkie wioski okoliczne. Że to się jeszcze trzyma. To gniotce, nie ma miotce. Dobra, takim to muchawo taką zakończymy tą podróż. A jeszcze wam pokażę ile kilometrów. 4380 cały ten lot nasz szybki trwał. Od wtorku rano do dzisiaj mamy piątek. No, tylko że trochę to przedłużyło się przez z winy użytkownika, kierowcy Mercedesa. Nie obliczył, że to źle będzie, kurczę, załadunek, źle logistykę obliczył. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.